Usza Rutkowska, witam Państwa w środę 7 września. Urodzeni w tym dniu mają miłe i łagodne usposobienie, wiele talentów oraz zmysł do robienia interesów. A co mają pozostali? Sprawdźmy w dzisiejszym horoskopie. Zapraszam. Panno, dla Ciebie zapowiada się pracowity dzień. Możliwe są jednak wzloty i upadki, spowodowane zmiennymi nastrojami i wpływami Marsa. Twoje bojowe nastawienie może utrudnić kontakty rodzinne. W pracy będziesz szła do przodu jak burza. Nie oglądaj się za siebie, tylko walcz o to, co Ci się należy. Postaraj się poskromić emocje i nie rób wszystkiego naraz. Wago, ten dzień może Ci przynieść pomyślność w życiu zawodowym, zwłaszcza w odniesieniu do Twoich spraw finansowych i wszelkich interesów. To dobry moment, by przedstawić innym swoje pomysły. Szukaj swego szczęścia wśród wodnych znaków zodiaku. W pracy dobrze wykorzystaj sprzyjające Ci sytuacje. Wyjdź na spacer i dotleń organizm. Skorpionie, Twoje wysiłki przyniosą Ci dziś więcej korzyści, niż się nawet sam spodziewasz. To dobry moment do podejmowania życiowych decyzji. Zwróć szczególną uwagę na sprawy, od których zależy bezpieczeństwo rodziny. Stosunki z partnerem w końcu ulegną poprawie. Dzień pomyślny również dla spraw prywatnych, więc poczyń starania, aby przeforsować swoje decyzje. Przyda Ci się odpoczynek i trochę relaksu. Strzelcu, dzień gwarantuje Ci szczęście i pomyślność w każdym działaniu. Zawdzięczać to możesz dobrym wpływom Wenus i Jowisza. Skończą się Twoje życiowe rozterki i kłopoty z podejmowaniem decyzji. Dobry czas na romantyczne przygody. Wzrośnie Twoje poczucie obowiązku, a tym samym poczujesz się spełniony, ale miej zdrowie pod kontrolą. Koziorożcu, dzisiaj masz szansę zrobić krok naprzód ze swoimi planami. Wszelkie istotne decyzje staraj się podejmować samodzielnie. Słuchaj wewnętrznego głosu, który może Ci pomóc w osiągnięciu wyznaczonego celu. Wzrośnie Twoja popularność. Dobry nastaje czas na podpisywanie umów. Popołudnie przeznacz na odpoczynek, aby zregenerować siły na jutrzejszy, dość trudny dzień. Wodniku, znowu czeka Cię pracowity dzień. Twoje działania wymagać będą dokładności i trafności przy podejmowaniu decyzji. Cierpliwość i samokontrola będą przy tym szczególnie ważne. Nie rezygnuj z żadnych zadań. Nie trać też głowy z miłości. Nie śpiesz się, pracuj sobie we własnym rytmie. Pamiętaj o profilaktyce i nie forsowaniu się zbytnio. Ryby, nie opuści Was dziś dobre samopoczucie i zadowolenie. Wasza energia będzie mieć pozytywny wpływ na to, co sobie zaplanowałyście. Wiele spraw uda Wam się szybko i pomyślnie załatwić. Możliwe są romantyczne przeżycia. Uwaga, jesteście blisko zawodowych sukcesów. Tak trzymać i tylko się cieszyć. Baranie, czeka Cię miły dzień. Gwiazdy Ci sprzyjają i pomogą w realizacji zaplanowanych spraw. W pracy zabłyśniesz potencjałem twórczym. W życiu prywatnym wzrośnie Twoja atrakcyjność. Nie wahaj się w sprawach miłości. Poświęć się też działalności intelektualnej oraz twórczej. Dostarcz organizmowi więcej witamin. Byku, dzień aktywny w każdej dziedzinie życia. Współpraca z innymi będzie się dobrze układać. To wpłynie korzystnie na poprawę warunków Twojego życia.
Nie zniechęcaj się drobnymi utrudnieniami. Dzień udany również pod względem towarzyskim. W pracy zapewnij sobie pomoc i wsparcie. Pamiętaj, że samemu jest trudniej, więc częściej korzystaj z pomocy innych. Bliźnięta, dzień rozpoczniecie w dobrej formie. Atmosfera wokół Was będzie przyjazna i sprzyjająca wszelkiej działalności. Stosunki z innymi chwilami mogą być mocno napięte. Trudno dziś Wam będzie zadowolić rodzinę. Musicie najpierw odzyskać wiarę w siebie. Uważajcie, bo grożą Wam infekcje. Raku, możesz dziś liczyć na powodzenie w sferze zawodowej i prywatnej. Dobre relacje z rodziną wpłyną korzystnie na prowadzone działania. Sprawy osobiste zaczną się coraz lepiej układać. Zadbaj o romantyczną atmosferę. Dobrze zaprogramuj swoje przedsięwzięcia zawodowe. Uważaj za kierownicą. Lwie, wibracje kosmiczne nadal są dla Ciebie korzystne. Nie dokładaj sobie jednak nowych obowiązków. Możesz im nie podołać. W wolnych chwilach zainteresuj się sprawami najbliższej rodziny. Nie daj się ponieść zazdrości. Szef zgodzi się z Twoimi projektami. A jeśli prowadzisz swój biznes, to masz teraz wartościowe pomysły. Nie zapominaj o odpoczynku i relaksie, bo możesz się trochę przeforsować. I to był już ostatni znak zodiaku. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy horoskop dnia. Do zobaczenia.